Jesteśmy z mamą, idziemy na zakupy. Nie puka się, wchodź. Cześć! Cześć, gratulacje! Gdzie przyjechałam? Kolejne babskie spotkanie! Wiosna. Katar znowu, mam. Wiosna. Uda się, uda się. Po co myłeś samochód? Po co? Gdzieś ten palec? Dawaj noska. No. Dzień dobry, kochani. Szybka akcja. Kończę makijaż i biegnę na przystanek, bo dzisiaj jadę z moją mamą na zakupy. Pociuszki sobie wyobraźcie. Moja mama potrzebuje sukienki na ważną imprezę rodzinną, która nas czeka, więc jadę jako wsparcie. I przy okazji sobie spędzimy fajnie czas. Jak stwierdziłam, że najbliższe dni będą fajne, chyba ciekawe, więc wam nakręcę. Poprzednie nie były fajne, nie były w ogóle ciekawe, bo okazało się, że mój ząb, który leczył się kanałowo, i z mojej akurat winy, bo wiecie, sytuacja ze Stefką i tak dalej spowodowała, że no, zaniedbałam dalsze leczenie niestety. Niestety, no jest to chyba zrozumiałe. No i mnie siekło. I to tak mnie siekło, że w poniedziałek musiałam wylądować rano na pogotowie stomatologicznym i przez kilka dni cierpiałam. Nie byłam w stanie nagrywać, nie byłam w stanie nic robić. Takiego, co wymagało skupienia, bo wiecie, taki pulsujący ból to... No, ale już jestem, już wracam, już jest okej. I jadę na zakupy. I zabieram was ze sobą. Biegnę! Jesteśmy z mamą, idziemy na zakupy. Tak. Oby się udało. 5 zł mamy. 5 zł mamy, idziemy. 5 zł to potem w lumpek się wydamy. Misja sukienka rozpoczęta. Lekko myślę, ciebie obszkubił. Tak to jest, jak się zachłannym. Nie mam jak ci pomóc. Chyba, że podejdziesz do mnie. Pano. Pano. No ucieknie, no. Koledzy ci pomogą to zjeść. Dobra, w jednym sklepie nie było. Mama mierzyła, mierzyła. Idziemy teraz na krakowską główną ulicę. Tamte są jeszcze fajne butiki z sukienkami, więc poszukiwania trwają dalej. Dzisiaj ważny dzień, bo wielkie otwarcie restauracji 4 pory dnia, więc idę do mojej ulubionej kwiaciarni na krakowskiej i wybieram jakiś kwiatek, żeby pogratulować tego otwarcia. Tylko jak wybrać, patrz jakie mamo, to jest ładne. Jakie to dziwne. Dziwne, tak. Dziwne, ale to jest właśnie takie, ja lubię takie rzeczy. A nie wiem, czy gipsówka, cały bukiet gipsówki, te hortensje. Chyba nie wiem co wybrać. Albo takie po prostu, o. O, przecież to jest, patrz, taki bukiecik. Dobra, trzeba wejść do środka. No, ale to jest taki bukiecik, bukiecik. Chodź, jakie cudo! Jakie cudo! Idę gratulować otwarcia. Tak, 4 pory dnia, no od śniadania, tu. Nie puka się, wchodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Come on, so turn the key and cooler off. This a pause. For relief, free pass. You don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through.
gratulacje! Podsumowanie. Mama nie kupiła sukienki, ja mam dwie wielkie torby rzeczy z lumpeksu. Tak to bywa. Tak to już jest. Ciekawe projekty. No, będzie się działo. Wróciłam. Cieszysz się? Cieszysz się? No już dzisiaj cię nie będę zostawiać, wiesz? Cia? Ojeju. Chyba ktoś tu na słoneczku się wygrzewał. Tak mi się wydaje. I teraz trzeba połopusować. Ciesienrula. Śpiochu mały. Śpiaszku mały. Już mogę się rozebrać? Czy jeszcze nie? Jeszcze dobrze. Jeszcze troszkę poprzytulać. Dobra. A co ty na to, żeby teraz usiąść i tak chwilę odpocząć i się poprzytulać, a potem trzeba wrócić do roboty? No jaju, jaju. No tak dobrze by było się rozebrać, Jędruś, jednak wiesz? No, tak jeszcze. No jest teraz taki przytulas. No jedynie nas ma. Nie ma tu Wazieśki, więc musimy tak cały czas być razem, tak? Mogłam cię zabrać na zakupy, słuchaj. No, myśl o atrakcją całej Tarnowskiej Góry. Nie wiem, co pieski na to. No, ale mogło być fajnie. Powiem wam, że się zmęczyłam, ale tak bardzo pozytywnie. Fajnie spędzić z mamą taki dzień. W sumie od rana do południa. Jeszcze myślałyśmy nad jakimś obiadem, ale już stwierdziłam, dobra, wracam. Szybko tutaj ogarnę, bo dzisiaj kończymy wyspę w końcu. No i obiecywałam na klasyce, że będzie film jakoś w tygodniu, bo w niedzielę się nie wyrobiłam, bo sobota, niedziela miałam warsztaty, miałam wyjazd do Łodzi. No i ten ząb mnie dopadł i to tak konkretnie, więc po prostu nie byłam w stanie. Nie byłam w stanie nic robić, bo ani myśleć, ani fizycznie jakoś z tym bólem nie potrafiłam sobie poradzić. No wiecie, to jest mała rzecz, ale jak już coś tam, ten nerw zostanie uszkodzony, coś się z nim dzieje w tym zębie, no to przecież można sobie włosy z głowy wyrywać i nic nie działa. Nawet najmocniejsze środki przeciwbólowe nie chcą zadziałać. Więc naprawdę kiepskie dni za mną, jeżeli chodzi o takie samopoczucie i zdrowie. I nareszcie wróciłam. Dzisiaj jest super dzień, że tak mogłam sobie wejść z mamą. No mama sukienki nie kupiła, ale jeszcze sądzę, że to nie ostatnie nasze zakupy. Przynajmniej mamy dobrą wymówkę, żeby znowu się umówić i znowu pojechać i znowu mierzyć. I myślę, że to może być fajna tradycja. Ja wam jeszcze tej wyspy nie pokazuję, bo nie wiem, kiedy uda mi się to zmontować. No na pewno najpóźniej w niedzielę wrzucę ten film, ale po prostu to, co zrobiliśmy z Michałem. Kurczę, ta wyspa wygląda, jakbyśmy na nią wydali tyle pieniędzy, a to wiecie, z darmowego mebla, który stał sobie w piwnicy. Poddawaliśmy tam blaciki i tak dalej. Kurczę, no dobrze to wygląda, jesteśmy tak zadowoleni. Ale trzeba wszystko poogarniać, trzeba wszystko umyć. Jeszcze jakby nie było też szlifowanie i tak dalej. Narobił syfu w całym mieszkaniu, więc przed świętami muszę konkretnie wszystko posprzątać. Jeszcze wrzucę pranie, bo kupiłam sporo rzeczy w lumpeksie, bo były dzisiaj wyprzedaże. Takie wiecie, rzeczy po 2 zł, po 8 zł. Kupiłam suknię ślubną za 8 zł. To akurat jest zupełnie normalne w moim przypadku, bo ja tyle sukien ślubnych już w lumpeksie kupiłam w swoim życiu, żeby je poprzerabiać, farbować na wszystkie jakieś mistrzostwa itd. Więc jak zobaczyłam, że jest suknia ślubna za 8 zł, to mówię, no przecież muszę ją kupić, bo pewnie i tak będzie zaraz jakaś fioletowa z jakimiś kwiatami i nie wiem czym jeszcze. Więc musiałam kupić i kupiłam jeszcze pełno innych rzeczy, też na wakacje coś dorwałam. Lnianą koszulę Michałowi kupiłam, taką świetną, też było minus 50% na wyprzedaży tej wycenionej takiej, wycenionych ciuchów w lumpeksie, więc też 20 chyba tam, 2 zł za tą koszulę ze 100% lnu. No rewelacja, że na wakacje już prawie jesteśmy gotowi, jeżeli chodzi o ciuchy. A mierzyłam jeden taki garnitur, bo mi tak przykro, bo w takim przepięknym, błękitnym kolorze, takim nawet nie błękitnym, taki niebieski, no do mojej rudości po prostu idealny.
i za wąskie spodnie. I tu mam problem, bo ja nie narzekam na swoją figurę, tylko ja wszystkie części muszę mieć innego rozmiaru. I bardzo ciężko jest dobrać jakiś komplet, żeby pasował zarówno na górę, jak i na dół. I żeby to dobrze wyglądało i było mi przykro. Jeszcze by na wyprzedaży był ostatni rozmiar, a te, co nie były, to w ogóle kosztowały jakiś majątek, bo moim zdaniem za taki, wiecie, komplecik, marynarka i spodnie 350 zł, nie 380 zł, 100% poliester, no to no w życiu, w życiu. A ten komplecik, który mierzyłam, był z wiskozą, z bawełną, super, po prostu żakiecik idealny za 250 zł za cały komplet na wyprzedaży. I się nie zmieściłam, znaczy zmieściłam się, no ale to już nie wyglądało tak, wiecie. Dobra, koniec gadania, jeżeli chodzi o zakupy. Teraz się rozbieram, coś muszę na obiad przygotować, coś zjeść i zabieram się za porządki. Jestem naładowana pozytywną energią. Codziennie wstaję o 6 rano i kładę się spać z Michałem 23-24, a przez to, że tak leżałam po prostu z tym zębem i tyle się nacierpiałam, to jestem tak, wiecie, że chcę sprzątać, chcę działać, chcę robić, remontować i boję się, że doby mi zabraknie. Mamy już kolejny dzień, ja na tle, bo nagrywałam bardzo ciekawy test, który już prawdopodobnie jest na kanale, kiedy to oglądacie, więc tam Was zapraszam serdecznie, ale zadeszkę złapałam. Wczoraj do wieczora, do późna kończyliśmy wyspę i jest gotowa. Jeszcze dzisiaj muszę takie ostatnie nagrywki zrobić, pokazać wszystko w świetle dziennym, nie wieczorowym. A teraz, skoro już jestem pomalowana, uczesana i jestem w dresach, to idę na spotkanie z moją Lusią, z moją przyjaciółką. Idziemy na króciutki spacer. Dawno się znowu nie widziałyśmy. No i tak staram się wszystko dopiąć na ostatni guziczek, żeby się zawsze z wszystkimi widzieć, poświęcić każdemu mojemu bliskiemu, wszystkim moim bliskim czas, bo chcę z nimi spędzać czas, tylko pracy jest faktycznie dużo, dużo jest obowiązków i logistycznie to naprawdę musi się wszystko spinać. Więc teraz biegnę na autobus i jadę na spacer z moją przyjaciółką i z jej córeczką, a później będę załatwiać dalej, no i będę pracować dalej. Ale zabieram Was ze sobą, bo zawsze może się wydarzyć coś fantastycznego, godnego uwiecznienia. Wszystko jest godne uwiecznienia, tak naprawdę życie jest zaskakujące. Pierwsza baba w topa, autobus mnie wywiózł nie tak, gdzie trzeba, więc wysiadłam przystanek za daleko. Ale to nic, bo Lusia idzie tak spokojnie spacerkiem i powiedziała mi, wiesz co, jest nieprzyjemnie, jest zimno, wejdź sobie do lumpeksu, może akurat coś tam znajdziesz, a ja zaraz dojdę, pójdziemy gdzieś sobie usiąść na herbatkę. Więc znów tak miało być. Cóż mam poradzić? Biga, tania odzież, idę grzebać. A po spotkaniu z Lusią, gdzie przyjechałam? Kolejne babskie spotkanie! Jestem w strójmisie, w siedzibie. Patrzcie tutaj, jak ładnie to mamy napis. I będziemy tutaj kombinować z dziewczynami. Potem Wam zdradzę, o co chodzi. Ten, czy ten, czy ten. To są dylematy. Set aside every empty spreadsheet line and loosen up on the grind. Zobaczcie, jakie to wszystko jest słodziachne. Dziewczyny robią z tak dobrych materiałów te ciuszki. To jest tak przyjemne. Zobaczcie, elegancki mężczyzna, dziewczynka. O, to jest w ogóle takie właśnie letnie, wycieczkowe. To też egipska stylówka, jak nic. Sukienunia. Ciekawa, śliczna. I te metki są przeurocze. Piękne. O, jeszcze gaciorki takie fajne są. Gaciorki, dresiki
Ja nie miałam jak testować, wiecie, tych dziecięcych, ale tak mi doszły słuchy, że to nawet, tak wiecie, ściorane tak zwane na podłodze, to dalej wyglądają dobrze. Się nie odkształcają. Psie przepiękne jest to. Chciałbym wyciągnąć. O! Już jak planujecie jakieś stylizacje weselne, komunijne, to patrzcie, jaka tutaj może być mała elegantka i w takim przewiewnym super materiale. Jest już wieczór, jesteśmy po kąpieli i siedzimy na swojej wyspie nowej, znaczy przy swojej wyspie. Chciałem właśnie dodać. I będziemy coś tutaj sobie szamać. Póki co potrzebujemy trochę cukru, bo jesteśmy padnięci. Oczywiście to nie jest, wiecie, coś co polecamy, ale no wszyscy wiemy jak to wygląda. A to widzicie to? Paznokcie. Właśnie mówiłam Michałowi, że tak zawsze robiłam w dzieciństwie. Czyli odklejałam Ferrero Rocher i przyklejałam tak. Jeszcze jak byłam mała, no to miałam mniejsze paznokcie. Teraz mam wręcz inflacyjne. W przyszłym tygodniu idę robić paznokcie, ale przyklejam sobie tak te naklejki z Ferrero Rocher i takie eleganckie. A to walentynkowe Ferrero Rocher. To tak robi, tak. No w ogóle pokaż się, bo to... Nie chcę tu zdradzać za dużo kuchni, bo nie wiem, kiedy ten film się pojawi, a kiedy pojawi się film z wyspy naszej cudownej. Więc jeżeli się już pojawi na klasyce, to warte obejrzenia, tym bardziej, że montaż zajmuje mi już sporo czasu i jeszcze sporo zajmie, bo z jakichś 3 godzin bardzo solidnych muszę to bardzo streścić i to jest trudne. Tyle filmików by było. No. I film o tej tutaj witrynce za 140 zł też już jest, jak ją przerobić. To co, odpoczywamy już, co? Dałoby się. To był super dzień. A jutro też będzie fajny, więc jutro wam pokażemy, gdzie się wybieramy, co robimy. A jeszcze tak się robiło, tylko nie wiem, czy mi się uda jedną ręką. Masz dalej sposoby modelowania się na czekoladkach? Nie, z dzieciństwa. Zawsze czułam wielką potrzebę wygładzenia wszystkich folii, sreberek i używałam do tego paznokcia. Ja się takimi rzeczami nie bawię. Żeby tak... Ale niech się znajdzie mężczyzna. Jako kreatywne dziecko po prostu musiałam sobie zawsze, wiesz, faktury zmieniać w jakiś sposób. Ale niech się znajdzie mężczyzna, teraz już, a wtedy chłopak, który z patyka nie robił pistoletu. Nie ma kogoś takiego. Na pewno. No. Zawsze. Kto miał lepszy pistolet z patyka? Z patyka. No tak było. I lotami po drzewach. Ja też biegałam po drzewach. W międzyczasie jak sreberko kulałaś. A nie, takie rzeczy robiłam na przykład siedząc u babci na jakiejś imprezie urodzinowej, jedząc cukierki, a później musiałam sobie... Ja w ogóle zachowywałam sobie te sreberka. Ja w międzyczasie u babci... Bo one były ładne. Dostawałem następną dokładkę. To w międzyczasie robiłem u babci. No, to też tak. No to jadłam te cukierki, te dokładki. Ale musiałam sobie je zachować. I sobie tak wygładzałam. I sobie je zachowywałam. Michał obiera pomelko. Tym naszym już... Trochę bardziej ogarniętym. Wiesz, jak się w termomisie obiera? A potem do szklanki to nalać. Uwielbiamy pomelo. Co prawda już z tego sezonu nie ma na nie, ale fajnie oczyszcza organizm. Nie polecamy raczej na noc, bo jest bardzo moczopędne po prostu. No ale no mamy tylko wieczory, tak żeby coś... Jak się nazywał grecki bóg czystości? No. Domestos. Badam. A i oprócz sreberek zbierałam też ulotki. Bardzo mnie to jakoś jarało w dzieciństwie. Ja uwielbiałem z Mediamarkt, jak przychodziły ulotki. Wow, co tam sobie można by było kupić? Tam się miało pieniądze. To ja nie pamiętam w ogóle czegoś takiego. Ja mówię o takim dzieciństwie, kiedy chodziłam wszędzie z mamą i z babcią i z dziadkiem do sklepów, do aptek. I jak wykupowali, nie wiem, leki, to ja siedziałam sobie na tym krzesełku, które zawsze tam jest, jakiś jeden stoliczek i krzesełko dla tych słabnących. Ja tam siedziałam i na tym stoliczku było pełno takich ulotek i mnie fascynowało to, że to graficznie jest jakoś, na przykład kształt jest ciekawy tej ulotki, albo jakieś tam rysunki i ja zbierałam sobie ulotki. Ja to pamiętam jak dziś. Byłam małym bąblem i ciekawym.
Znaczy, no, ten obrazek przedstawia to dobitnie, że jesteśmy zmęczonymi ludźmi. Palca nie mogę wyciągnąć. A to jest jakiś sketch? Nie, mam tutaj nie stawić mogę takie... wyciągnąć palca. Aplauz. Dobra, słuchajcie, bo naprawdę zmęczeni ludzie nie powinni już nagrywać. No, więc idziemy odpoczywać. Jutro fajny dzień przed nami, więc będzie. Żeby pogoda była. Pogoda jest dla bogaczy, więc... Pogoda jest zawsze, nie? Tylko żeby była fajna. No właśnie, zawsze jakaś będzie. Właśnie. Dobrze, kochani, do jutra. Dzień dobry, Michał zrobił śniadanko, ja montuję film od rana. Mam pęknięte jajko, bo mi się wyślizgło przed wrzuceniem do wody. Zobaczymy, co będzie z tego. No ale pachnie tak wiosennie, to są tak przyjemne poranki, kiedy możemy razem zjeść spokojnie śniadanko. Kiedy Michaś robi śniadanie po prostu. Ależ jesteśmy ładni. Tak zrzuciliśmy te robocze ciuchy. Raz na jakiś czas warto, no, a nawet trzeba. Się zrobiliśmy i jedziemy na urodziny do pewnej młodej damy, którą poznam dopiero. I idę jej teraz jakiś prezent wybrać, tak? Coś fajnego, tak kreatywnego. Jest. Coś artystycznego, bo też ma duszę artystyczną, więc się z ciotką Karoliną dogadam. Dobrze, ja mam chybę, bo wyszłam na zewnątrz, a jest wiosna, więc już zaraz będę bardzo pociągająca. Zaczyna się alergiczne. Tak, wiosna. Tak. Katar znowu, jasne. Gdzie przyjechaliśmy? Oczywiście do Steli, a film ze Steli, czyli z komisu meblowego, zobaczycie tam, na klasyce. No nie tylko antyki, ale na pewno zobaczycie, albo już mogliście obejrzeć na klasyce, więc wbijajcie na drugi kanał. My teraz idziemy tam, kręcę vloga na klasykę, szukamy hokerów. Tak, troszkę niższych wiemy przynajmniej o jakim wymiarze, bo te, które są, wiemy o ile są za wysokie, więc no. Wiemy albo czego takie, szukać. Co można przerobić, na przykład się, odciąć nogi, tak, i skrócić, a to się rzadko, nie? Zdarza, że wiemy czego idziemy szukać, naprawdę. Tak, tak, no bo często idziemy tak jak w IKEA, nie? Idzie się po trzy rzeczy, a potem jakoś nagle są zupełnie inne i kto by pomyślał. Ale ileż no w tym radości. Tak podobnie. Więc dodatkowo jeszcze trochę popracuję, nakręcę film, a potem jedziemy na imprezę. Jak, my mamy planowanie ostatnio dopieszczone, tak, do absolutnej perfekcji. Generalnie nie ma czegoś takiego jak stracona minuta, ba, sekunda nawet. Nie ma czegoś jest takiego. Jest wszystko spięte. Sami się zastanawiamy i się śmiejemy do siebie, jak to można tak zrobić w momencie, kiedy przychodzi zmienić jakiś plan, to tam w poczekalni na opcji rezerwowej czekają przynajmniej trzy zadania jakieś, możliwości, jakkolwiek to nazwać, i wszystko się zawsze spina i to jest ekstra. A hitem był odbiór paszportów. Tak. Ja przyjechałam wcześniej, Michał już jechał, już wiedziałam, że ma zaraz parkować, wiedziałam ile jest ludzi, wzięłam numerek, przepuściłam jedną osobę, wzięłam drugi numerek. Ja zostałam zawołana, Michał jeszcze parkował, no i w momencie jak ja wychodziłam, podałam Michałowi numerek, bo w tym czasie, jak ja bym tego nie zabrała, to już by było 10 kolejnych osób i no, mielibyśmy długie czekanie, tak. Więc wszystko było idealnie dopięte na ostatni guziczek. Numerki brać wtedy, jak ja już byłem na parkingu. Byłeś, tak, tylko miejsca nie dało się znaleźć. To nie było jakieś oszukiwanie wszystkich, tylko trzeba było gdzieś zostawić swój rydwan po prostu, a że tam kołowrotek był niesamowity, to musiałem stanąć za urzędem, no i generalnie zdążyłem dobiec, tak, w pocie czoła prawie, że, ale spięliśmy wszystko i to naprawdę... Co do sekund, jak w filmie, ja wychodzę, tak, otwieram drzwi, wychodzę, podaję Michałowi, on wchodzi, to bierzemy, majstersztyk, po prostu jest co wspominać. Dobra, idziemy robić zakupy, bo tak, potem zaraz na urodziny mamy ciało. Tyle, a tyle czasu. Uda się, uda się. To ludzie są na lepszych imprezach. Aha, bierzemy prezent. Idziemy, nie mamy baloników, ale jest kolorowo. I nagle z lata zrobiła się zima. Jest, no dobra, zimno. Jesień. Taka jesień. A pięknie wszystko kwita. 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 Kwita wszystko.
A my idziemy na kolejne spotkanie. Mamy dzisiaj taką biznesową, ale teraz pode mną. Tak. Taka tam zmiana temperatury z 20 stopni na 13 w ciągu 2 godzin. Nawet nie, bo to tak nagle jakaś wichura. Ja tam nawet nie patrzę na to, bo mnie żołądek boli na sam wygląd tego. Ale baranin zapachniało. Czymś. Kochanie, zaczyna padać deszcz. Aha, zaczyna padać. A no to dobra, to uciekam. Uciekamy. Co to ma być? Co to ma być? Przed chwilą było lato. Jeśli chcieli wiedzieć, kiedy będzie padać deszcz, to zapytajcie się, kiedy myję auto. No po co myłeś proste, samochód? Proste. Po no co? Naprawdę, raz na pół roku myję auto. A i po prostu. No, dramat. Wróciliśmy. Wróciliśmy. Ach, zadyszka schodowa. Ojej. Zadycha. A ja mam kurtkę Michała, bo tak zimno, że ja cię sunę. I co? Widzisz ten palec? Dawaj noska. No. Było lato. Przyszła zima znowu. Rozbieramy się. I do pracy. Mam montaż filmu. Oh. To nie jest plama, to do jest jutro. Znaczek. Niedziela, czyli obiad u moich rodziców. Jedziemy właśnie na niego. Wstaliśmy dzisiaj mega wcześnie, bo Michał musiał popracować. Ja musiałam dokończyć pracę nad filmem. Już zostało opublikowane i dzisiaj znowu udało nam się wszystko pozałatwiać przed wyjściem z domu na styk. No to jedziemy na pyszny śląski obiad w odwiedziny, a później zobaczymy. Co gorsze, trzeba było wyciągnąć kurtki zimowe, bo rano spadł śnieg, więc bardzo jak w końcu, no trudno. Teraz świeci słoneczko, może będzie trochę lepiej. My żyjemy cały czas nadzieją, że jednak za tydzień będziemy się już szykować do wyjazdu, pakować i pojedziemy tam, gdzie jest bardzo ciepło. A po obfitym obiedzie do kina i na zakupy może jakieś jeszcze. Chyba pójdziemy na polski film. Biała walka? Odwaga, biała odwaga. Biała odwaga. Polski film wojenny. No, może być ciekawie. Sinsayu wyprzedaży świątecznych rzeczy. Więc może się skuszę. 3,99. To jest ładne. I już po filmie, jak to się podoba? Trudny. Znaczy ciężki film, trzeba się skupić. Tak. Nie jest o byle czym. Nie ma tego, co na wszystkich filmach, czyli akcja zawsze wygrywa miłość. I happy end. No, trudny film, ale warty zobaczenia. Tak, też tak uważam. No, ogólnie historyczne filmy polskie są dobre. Więc tak, polecam. Wróciliśmy do domu, to mogę wam pokazać moje zakupy. Nie są jakieś przeogromne. Tutaj w Sinsayu Home kupiłam jajuszka za 3,99. Tutaj takie szklane jajuszka za 4,99. I taki młynek, który nam tutaj będzie fajnie pasować na nową wyspę do pieprzu. Tak, żeby był świeży, bo moje młynki mam już popsute. Tak, spoko, spoko obniżka, ładnie wygląda. A w Rossmanie kupiłam sobie farby, żeby przed świętami delikatnie odświeżyć włosy. Nie chciałam farbować, bo przecież lecę do Egiptu, tam sól i pogoda, słoneczko zrobią swoje, więc raczej ratować włosy będę po powrocie.
Ale zobaczę, może tylko jedną, tak dosłownie odświeżę te włosy, odrosty, żeby jednak na święta było trochę bardziej żywo. I przez to, że moje zamówienie z Hebe, to ja nie wiem, kiedy one dotrze, mam nadzieję, że w ogóle, no to już skończyło mi się, no coś do mycia twarzy. I wziąłam sobie to do testów Neutrogena, nawadniający żel do mycia twarzy. Spróbujemy. Był w bardzo dużej promocji, bo chyba z 30 zł na 15. Więc no, tak się prezentują moje zakupy. A jutro postaram się coś udekorować. Może nakręcę nawet film z tego, zobaczę, bo kilka jakichś takich ozdób. Miło by było sobie tutaj dać, tym bardziej, że już nareszcie kuchnia jest prawie gotowa. Trzeba ją tylko porządnie posprzątać. Jesteś? Musi wskakiwać na wyspę. Nie było nas, to teraz się trzeba tulić. Mhm. I co? Tak, już jesteśmy. No jak piesiek, jak piesiek. No i tak kończymy ten weekend, siedząc na kanapie, chillując, co sobie zaraz puścimy i zjemy pomelo, jak zawsze, nasz ulubiony owoc od wielu miesięcy. Witaminki, witaminki, polecamy wam serdecznie. Jędruś, siedzisz z nami? Pewnie, że tak. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, dajcie znać, dajcie jakiś ślad po sobie, zostawcie jakiś ślad po sobie, tak miałam powiedzieć. Nie bójcie się subskrybować. Poniżej. Nie bójcie się subskrybować, tak? Będzie nam bardzo miło. Właśnie tu rozmawialiśmy, że teraz to tak właśnie przez te algorytmy i polecajki YouTube'a to tak coraz mniej osób w ogóle myśli o tym, żeby subskrybować kanał, więc będzie nam bardzo miło. Jeżeli będziecie z nami, tak zostaniecie. No, to tyle. Tak jest. Szykujemy się do wyjazdu. Pa.